Miałem wielką przyjemność i niesamowitą przygodę 25 lat temu, dokładnie 25 lat temu, brać udział w sprowadzeniu tego najcenniejszego daru, jaki otrzymał Zamek Królewski, a więc wspaniałych obrazów, w tym dwóch portretów Rembrandta, zdeponowanych przez właścicielkę, panią profesor Karolinę Ranc-Kolońską w Zurichu. Zadanie było z dzisiejszego punktu widzenia dosyć proste. No, aby sprowadzić dzieło sztuki, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, opakowanie, oczywiście pojazd. Tego typu dzieła sztuki transportuje się wyłącznie drogą lądową. Rzadko używa się samolotów, jak ognia unika się transportu wodnego, więc trzeba było pokonać i w tym przypadku tę drogę drogą lądową. Te obiekty, które wróciły do Polski jako bezcenny historyczny dar, były zdeponowane w dwóch miejscach przez lat kilkadziesiąt. Od czasów II wojny światowej do lat 90. do tego wydobycia były w banku szwajcarskim oraz w prywatnym mieszkaniu w Fryburgu, które było wynajęte i tym opiekowały się odpowiednie osoby z ramienia pani profesor. Myślę, że w murach Zamku Królewskiego zawsze każdy dyrektor i wszyscy tutaj pracujący będą o tym znakomitym geście pamiętać.